Siemanko, z tej strony Jojo i witam Was w kolejnym filmie i miniserii na kanale. Ta to jest seria, która na pewno nie zostanie porzucona szybko. Będzie przynajmniej kilka, myślę, że z 3-4 albo i więcej odcinków. A jaka jest to seria? Wy już to wiecie po tytule filmu. Jest to seria, na którą pomysł zawdzięczam, już Wam przeczytam, Araxa143, który pod filmem z delegowaniem zadał w sumie dość mądre pytanie, czyli czy zrobię poradnik dla początkujących z tłumaczeniem terminów związanych ze speedkeepingiem, czym jest pop, roll i -pop itp. Jak się tak zastanowiłem, to pomyślałem, kurczę, rzeczywiście jest tak dużo tych terminów, tak często pod filmami pojawia się na przykład pytanie, a czym jest pop, a czym jest coś tam, a czym jest coś tam. Dlatego rzeczywiście będziemy robili tak, że w jednym odcinku tej serii będę tłumaczył pięć, Pojęć związanych ze speedcubingiem, oczywiście, będziecie pytali w komentarzach pod każdym odcinkiem o następne pojęcia, które będę dalej tłumaczył. Na dzisiaj, na start, pięć pojęć: pop, rolling pop, dnf, cut off limit i time limit czyli trzy rzeczy związane z zawodami ściśle i dwie rzeczy z samą kostką. W sumie, na prośbę araksy. Nie wiem, czy to jest ten araksa, czy ta araksa. Ale zacznijmy od początku. Pop. Często się spotkacie z sytuacją w recenzjach kostek, czy kostka popuje, czy nie popuje. Pojawia się taki termin. Nie każdy może wiedzieć, czym to jest, ale podejrzewam, że w większości z Was taki pop się mógł zdarzyć. Jest to nic innego jak moment, kiedy jakiś element nam z kostki wyleci. Może to być krawędź, może to być narożnik, czy w większych kostkach, jak 4 na 4 5 na 5 i w górę może na przykład wylecieć element Wewnętrzny, wewnętrznej budowy, tu raczej w kostkach parzystych, czyli na przykład w 4 na 4 w środku są takie malutkie elementy, tak zwane kosty, które też mogą wyskoczyć i też będzie to oczywiście pop. Także popem nazywamy moment, kiedy z kostki, zwykłej kostki jakiejkolwiek, wyleci nam dany element jest to pop. Dalej jest do tego podobna sytuacja, czyli rolling pop, ale tu, żeby być uważnym, żebyście też mieli świadomość, możecie spotkać się z, okre z określeniem corner twist. Rolling pop to moment, kiedy narożnik obróci się. Oczywiście jest to sytuacja problematyczna, bo gdybyście chcieli taką kostkę ułożyć, nie zrobicie tego niestety. Narożnik jeden obrócony nie jest fizycznie za pomocą ruchów na kostce możliwy do obrócenia, tylko i wyłącznie przekręcając palcami. Kostki są teraz bardzo luźne, więc również często w recenzjach recenzenci, w tym ja, zwracają uwagę na to, czy po prostu w tej kostce obracają się. Narożniki, bo są takie kostki, w których niestety bardzo często w trakcie układania, gdy przepchniemy coś palcem, to ten narożnik nam przeskakuje. Jest to rolling pop, ale tak jak mówiłem, często w nomenklaturze zagranicznej spotkałem się nawet z tym. W momencie, gdy rozmawiałem z innymi delegatami, że nie do końca wiedzieli, czym jest rolling pop, ale gdy powiedziałem, że corner twist, no to już mieli pewność o co chodzi. Więc to są dwa pojęcia związane z samym popem. Jedno pojęcie, czyli wyskoczenie całkowite elementu, drugie, gdy element obraca się do niewłaściwej pozycji. No a teraz przejdźmy do trzech pojęć związanych z zawodami. DNF DNF to trzy litery, których no nie życzę, żeby wam się zdarzyły na zawodach w oficjalnych wynikach, bo po rozwinięciu tego. Jest to w zasadzie skrót używany nie tylko w speedcubingu. DNF oznacza did not finished, czyli osoba nie ukończyła danej próby. W wypadku kostki oczywiście wiąże się to z tym, gdy układamy na zawodach na timerze i odłożymy na przykład kostkę w takim stanie. To nie jest kostka ułożona, zatrzymaliśmy timer, no niestety, jak mówi sama nazwa did not finished, nieukończone jest ułożenie. Wpisuje się wtedy DNF-a. Przypominam, że oficjalnie zgodnie z regulaminem DNF jest wtedy kiedy do ułożenia kostki po zatrzymaniu timera brakuje co najmniej dwóch ruchów. To nie jest jeszcze DNF. To jest kara plus dwóch sekund, ale jeśli mamy coś takiego, no to jest to już DNF. Ciekawostka dla wielu początkujących, często jest to mylone. To też są dwa ruchy. Nie istnieje zgodnie z używanym schematem ruchów oficjalnym na zawodach. Nie istnieje ruch środkową warstwą. Ruch środkową warstwą to tak naprawdę są. Ruchy lewą i prawą ścianką. Dlatego nawet coś takiego to DNF, bo są to dwa ruchy. DNF też funkcjonuje w ten sposób, że jeśli układacie średnią z pięciu ułożeń i trafi Wam się DNF, to automatycznie jest on uznany za to najgorsze ułożenie. Więc nie warto w te dnf -y celować, chociaż często spotkacie się z tym, że ktoś na przykład układa po 10 sekund, ma 4 solwy po 10 sekund, w piątym solwie coś tam mu się pomiesza, będzie już 20 sekunda i nawet nie będzie kończył ułożenia i zatrzyma. Wtedy ludzie często po prostu decydują się sami na tego DNF-a, bo wiedzą, że to i tak będzie ich najgorsze ułożenie w średniej. Problem jest w momencie, gdy macie 2 DNF-y, bo wtedy niestety nie ma średniej. Wtedy zostaje Wam tylko wynik z pojedynczego ułożenia. Czyli możecie mieć trzy różne solwy i dwa DNF, i niestety wtedy nie ma średniej, no bo nie ma jak odrzucić dwóch najgorszych czasów. Odrzuca się tylko jeden najgorszy, a wtedy by został DNF w środku w tych trzech, więc byłby problem. No i jeszcze dwa ostatnie pojęcia. Jeśli jeździcie na zawody, pewnie już się z nimi spotkaliście. Jeśli nie jeździcie na zawody, bardzo prawdopodobne, że spotkacie się z takimi pojęciami. Cut off i time limit. Time limit też często był nazywany DNF limitem. Teraz WCA wymaga, aby trzymać się, jednak stwierdzenia time limit. Na czym one polegają? Zacznijmy może od time limitu czy DNF limitu. On jest prostszy do wytłumaczenia. Jest to limit na całe ułożenie w danej konkurencji. Załóżmy, że mamy konkurencję 2 na 2 No, mam tu tą kostkę z McDonald'a. Oczywiście wiecie, będę ją przerabiał. Mam już plany ją przerobić, bo jest trochę za dużo na naklejki. Ale załóżmy, że jest to zwykła 2 na 2 na zawodach. I organizator. Ustala, że time limit na taką kostkę to 3 minuty. Jaki jest tego cel? Taki, żeby nie przyszedł ktoś, kto układa kostkę w 7 minut i żeby nie, nie spędził 5 razy po 7 minut na ułożenie kostki 2 na 2 Dlatego, jeśli w danym ułożeniu układamy tą dwójkę, no i załóżmy, że jesteśmy mega początkującymi i nie potrafimy układać tej dwójki, i przyjeżdżamy na zawody i układamy normalnie w 2 minuty, ale podwinęła nam się noga, no i dochodzimy do 3 minut. W momencie, gdy wybiją 3 minuty na stoperze, to sędzia po prostu kończy nasze ułożenie. Nie ma tak, że pozwalamy komuś dokończyć, a ułóż sobie i tak dalej. Po prostu w tym momencie, zgodnie z regulaminem, sędzia ma prawo przerwać wasze ułożenie i powiedzieć, że no niestety minął czas, tak? Przekroczyłeś time limit, w związku z tym wpisany jest DNF. Czyli oznacza to, że time limit z danej konkurencji oznacza, ile czasu mamy maksymalnie na to, żeby kostkę ułożyć. Dotyczy on pojedynczego. Ułożenia. Dotyczy on pojedynczego ułożenia, a dodatkowa rzecz, która ma jeszcze bardziej niwelować problemy z budowaniem opóźnień przez nowicjuszy, na przykład, jest cut of Limit, czyli drugi z tych dwóch terminów i równocześnie ostatni termin w tym odcinku. CAD of Limit to specjalny dodatkowy limit wprowadzany do konkurencji. Często spotkacie się z tym w harmonogramach zawodów, że może być na przykład pierwsza runda, i pierwsza runda kombinowana. Dużo osób nie wie, czym to się różni. Dlaczego kombinowana? Dlatego kombinowana, że normalnie standardowo liczymy średnią z pięciu, a w rundzie kombinowanej są dwa limity liczone: jest liczony limit jako średnia z pięciu oraz best of two. I cut off to jest tak naprawdę pewien próg, który należy spełnić, żeby móc kręcić całą średnią z pięciu. Załóżmy, że mamy kloka. Mam tu za sobą kloka. Time limit minuta na kloka, czyli mamy minutę na ułożenie, ale off limit wynosi 15 sekund. I co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że zawodnik, który w wypadku kloka mamy 5 ułożeń na średnią, czyli off jest na pierwsze dwa ułożenia. Zawodnik, który w pierwszych dwóch ułożeniach da radę ułożyć tego kloka w mniej niż 15 sekund, kręci normalnie całą średnią. Czyli załóżmy, że w pierwszym ułożeniu zrobiłem 20 sekund sorwa. Ale w drugim ułożeniu zrobiłem 13 sekund. Oznacza to, że w jednym z dwóch ułożeń udało mi się zmieścić w 15 sekundach, czyli spełnić ten cut of limit. W związku z czym nie muszę się już niczym przejmować i układam dalej pełne 5 ułożeń. Ale gdybym ułożył dwa razy po 20 sekund, no to niestety na tych dwóch ułożeniach moja przygoda z klokiem na zawodach się kończy, ponieważ cut-off limitu nie spełniłem. Można więc w skrócie nazwać, że każdy, kto startuje w rundzie kombinowanej, każdy absolutnie ma dwa ułożenia do dyspozycji. Ale ci, którzy dadzą radę w tych dwóch ułożeniach, zmieścić się w podanym kado w limicie, mogą układać 5 razy. Jaki jest tego cel? Ponownie. Ponownie celem jest to, aby każdy mógł sobie kostkę ułożyć, przynajmniej te dwa razy, ale żeby tylko ci najlepsi, którzy zmieszczą się w limicie, układali całą średnią z pięciu. Bo gdyby każdy miał układać średnią z pięciu, no to załóżmy w takim Megaminxie przyjeżdża na zawody, mamy 12 stanowisk, a na zawodach jest 24 osoby, które układają Megaminxa w 7 minut. 7 minut na ułożenie, każdy ma 5 razy, czyli musimy 2 razy po 12, czyli 2 razy mamy zajęte stanowiska, bo 24 osoby, każdy układa przez 7 minut, razy 5, no to mamy z tego 35 minut do liczby mieszani, i tak dalej. I okazuje się, że na same te 24 osoby początkujące musimy poświęcić grubo ponad godzinę, żeby ułożyły sobie mega Taki jest cel cado w limitu. No i co, to wszystko. Myślałem, że uda mi się szybciej to tłumaczyć, ale widzę, że jest tu troszkę gadania. Pięć pojęć z dzisiaj, czyli POP, Rolling POP, DNF, Time Limit i Cut of Limit to są pojęcia, które się będą pojawiały w speedcubingu, które się pojawiają i z którymi się niewątpliwie albo już spotkaliście, albo się jeszcze spotkacie. Mam nadzieję, że podoba Wam się taka forma instruktażu i bardziej już wchodzenia z tutorialami nie w to jak się układa kostki, ale w to jak działa Speedcubing ze strony tej regulaminowej, ze strony zawodowej. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie kolejne pojęcia chcielibyście, aby zostały przeze mnie wytłumaczone. Być może spotkaliście się gdzieś na Facebooku czy w internecie z jakimś pojęciem, które nie jest wam znane, albo często widzicie jakiś skrót, a nie wiecie, jak go rozwinąć. Koniecznie Dajcie znać w komentarzach, ja postaram się wszystko wytłumaczyć w następnych odcinkach tej serii. No i jeśli Wam się ta seria podoba, to dajcie cynk, zostawcie łapkę w górę, będę wiedział, że chcecie więcej takich filmów. No i już nie przedłużam, dzięki Wam wielkie za uwagę, widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.